Drodzy bracia i siostry, kiedy zaczęła się reformacja, zaczęto wracać do źródeł. Było takie hasło ad fontes, wracamy do źródeł. I wtedy wrócono przede wszystkim do Pisma Świętego. Wcześniej Biblia była tłumaczona w krajach podległych wpływom Kościoła rzymskokatolickiego z łaciny, z łacińskiej wulgaty. Był to przekład dokonany przez Hieronima, uczonego katolickiego, który był zresztą nieco zmodyfikowany. On miał wiele błędów, ale był standardowym tekstem, z którego tłumaczono Pismo Święte. Był jednak taki uczony, Eras z Rotterdamu, który był synem księdza i on był katolikiem, ale odważył się na rzecz rewolucyjną. Przygotował standardowy tekst grecki Nowego Testamentu w oparciu o dostępne rękopisy. Nie miał ich za wiele, ale to, co miał, to zgromadził. I zaczęto tłumaczyć Pismo Święte. Powstała Biblia Marcina Lutra w zakresie właśnie Nowego Testamentu z tak zwanego tekstu przyjętego, potem nazywanego. Powstała Biblia Króla Jakuba w Wielkiej Brytanii. W Polsce powstała Biblia Gdańska, wcześniej Biblia Brzeska i wiele innych przekładów, przekład królowej Walerii w Hiszpanii. Wszystko przekłady takie protestanckie. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ ludzie zwykli zaczęli czytać Pismo Święte w swoim języku i zaczęli weryfikować swoje wierzenia. Dano im do ręki Pismo Święte. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że to, że dzisiaj mamy w rękach Pismo Święte, to wielu ludzi okupiło nawet karą śmierci. Jak William Tyndale, który był jednym z pierwszych tłumaczy Biblii na język angielski, niezależnie od Kościoła rzymskokatolickiego. I o co chodzi? W trakcie, gdy tak czytano Pismo Święte, to już Martin Luther odkrył, ale potem wielu innych, że są tylko dwa sakramenty, dwa ustanowienia w Kościele Jezusa Chrystusa, to znaczy chrzest i wieczerza pańska. Że Pismo Święte nie wymienia żadnych innych jakichś ustanowień w Kościele, takich, które miałyby znaczenie takie ważne dla pobożności Kościoła. I o chrzcie sporo wiemy, ale nie zawsze wiemy o wieczerzy pańskiej tyle, co trzeba. Wiadomo, że Wieczerza Pańska jest bardzo ważna i wiadomo, że ona odbywała się w kościołach częściej niż raz w roku. Pierwszy list do Koryntian już pokazuje, jak to było w Koryncie. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Zobaczmy, co tutaj jest powiedziane, czy tylko raz w roku się odbywała. Zobaczmy. Od 20 wersetu, 11 rozdział. Wy tedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić? Albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy mam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Jaka to była sytuacja? Otóż oni wcześniej mieli taką ucztę miłości prawdopodobnie wśród siebie, Koryntianie, i spożywali posiłki, każdy to, co przyniósł. I później przechodzili do właściwej wieczerzy pańskiej. W dzisiejszych kościołach ewangelicznych jest odwrotnie. Pierw jest wieczerza pańska, najwyżej poczęstunek jest po nabożeństwie. Ale o co chodzi? A tutaj Paweł mówi, że gdy się schodzicie, nie spożywacie w sposób należyty. Czyli celem schodzenia się było spożywanie w sposób właściwy, należyty, ale to się nie odbywało. Ale czytamy, gdy się schodzicie, czyli ilekroć się schodzili, mieli wieczerzę pańską na każdym nabożeństwie. Tak wynika logicznie z tekstu. Niemniej jednak historia Kościoła donosi, że była też jedna szczególna, uroczysta wieczerza raz w roku. W okresie tak zwanej Paschy, i były dwa sposoby obliczania tego czasu wieczerzy pańskiej.
kościoły w Azji Mniejszej obliczały zawsze na 14 Nisan według kalendarza hebrajskiego i ten dzień był ruchomy. Natomiast kościoły w Rzymie i inne obliczały najbliższy piątek jako pamiątkę, bo Chrystus umarł w piątek na krzyżu, najbliższy piątek po 14 Nisana. I tu była różnica w datowaniu. Ale chociaż były pewne spory, to starano się zawsze co roku szczególnie uczcić, upamiętnić Jezusa Chrystusa taką uroczystym wspomnieniem Jego śmierci, a także zmartwychwstania. Także święto tak zwanej Wielkanocy bez żadnych zajączków, jajek i tym podobnych ozdób jest dość starożytnym świętem chrześcijańskim, wspominaniem zmartwychwstania. Natomiast błędem jest to, co mówi się w kościołach ewangelicznych, że mówi się, że dzisiaj mamy pamiątkę wieczerzy pańskiej. Nie, to jest pamiątka śmierci Chrystusa. I zaraz sobie przeczytamy dalej ten pierwszy list do Koryntian. Przeczytajmy, na czym polega wieczerza pańska. 11 rozdział, czytamy od 23 wersetu. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Widzimy, że apostoł nie otrzymał tej nauki o wieczerzy pańskiej, o tej praktyce Kościoła, od jakiegokolwiek człowieka. Mówi: przejąłem od Pana. Pan miał bardzo ścisłą relację z Jezusem Chrystusem, swoim Panem i Zbawicielem. I Pan Jezus mu to objawił, że to jest prawdziwa praktyka Kościoła. I on to przyjął i przyjął, że właśnie tej nocy, która według kalendarza hebrajskiego zaczynała następny dzień, bo to był kalendarz księżycowy, więc liczono od zachodu słońca dany dzień, jakby dnia poprzedniego do następnego. Przykładowo Żydzi święcą i Żydzi mesjańscy szabat i inni chrześcijanie od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. To takie liczenie czasu, inne niż my się przyzwyczailiśmy. I w każdym razie tej nocy, której Pan Jezus został wydany, wziął chleb i złożył dziękczynienie, pokruszył ten chleb, bo to był rodzaj taki jak dzisiaj maca, tak? To był taki chleb, który można było połamać. I złamał go i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Tu zarazem widzimy, że jest to wspominanie Pana Jezusa Chrystusa, nie tyle ostatniej wieczerzy, ile Jego samego, tego, czego dokonał. I jest to nawiązanie do Jego świętego, bezgrzesznego ciała, które złożył na krzyżu Golgoty. Wiemy, że Jego ciało nie miało w sobie nawet śladu grzechu. List pierwszy Piotra właśnie mówi, jaki to był Jezus Chrystus. 1 Piotra 2,22. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Nigdy nie wypowiedział ani jednego kłamstwa, czego nie można powiedzieć o jakimkolwiek człowieku. I nigdy nie zgrzeszył. Jego ciało było doskonałe. Wspominamy ofiarę podczas Wieczerzy Pańskiej i tej uroczystej raz do roku i tej częstszej. Wspominamy doskonałą ofiarę z ciała Jezusa Chrystusa. I ta ofiara jest wspaniałym wybawieniem od systemu ceremonialnego, jaki był w prawie mojżeszowym. Tam co roku trzeba było ponawiać ofiary w dniu pojednania, Jom Kippur. Co roku był taki dzień, gdzie Żydzi wyznawali grzechy, gdzie arcykapłan składał pierw za grupę kapłańską ofiarę, a potem za cały Izrael. I co roku to trzeba było powtarzać, te zwierzęta składać w ofierze i wypędzać kozła ofiarnego dla Azazela na pustynię. Czyli tak to wypędzanie kozła obrazowało przepędzenie daleko grzechów Izraelitów. I list do Hebrajczyków, 10 rozdział, mówi, że Chrystus
raz na zawsze dokonał tego odkupienia. Bo czytamy właśnie w 10 rozdziale od 1 wersetu, albowiem zakon, czyli prawo, tak, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów i całopaleń i ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według zakonu, czyli według prawa. Potem powiada, oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Ta ofiara została złożona raz na zawsze i ona sprawia skuteczne pojednanie z Bogiem. Autor listu do Hebrajczyków używa nieco inaczej słowa uświęcenie niż inni autorzy, bo ma na myśli pojednanie z Bogiem. Postawienie człowieka ze stanu człowieka grzesznego do stanu człowieka przyjętego przez Boga, przez wiarę, z łaski. I właśnie raz na zawsze jedna doskonała ofiara. I podczas Wieczerzy Pańskiej wspominamy tę doskonałą ofiarę. Chleb przypomina nam ciało Jezusa Chrystusa. I dalej czytamy, że podobnie kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. Nie chodzi dosłownie o to, że ten kielich był przymierzem, tylko ten kielich oznaczał nowe przymierze, to wino, które pili, które było oznaką krwi Jezusa Chrystusa, wskazywało na Jego krew. I mówi, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Jeśli chodzi o wino i krew, to jest taka ciekawostka, że w Księdze Piątej Mojżeszowej, 32 rozdziale, w wersecie 14, nawiązano do winogron w kontekście krwi. Zobaczmy, Piąta Mojżeszowa, czyli powtórzonego prawa, 32 rozdział, werset 14. Śmietanką krowią i mlekiem owczym wraz z tłuszczem jagniąt i baranów z Baszanu i kozłów oraz najwyborniejszą mąką pszeniczną, a zapijesz to winem z krwi winogron. Chodzi o to, że Bóg karmił i miał karmić Izraela najlepszymi rzeczami i przyrównał sok winogronowy do krwi. Dlatego rzeczywiście wino gronowe, właśnie czerwone, jest najlepszym takim obrazem krwi Jezusa Chrystusa. Tu jest mowa o krwi winogron. I tutaj musimy sobie powiedzieć, że 26 werset od razu wyjawia, co jest celem Wieczerzy Pańskiej. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, inaczej ogłaszacie, mówicie o niej, głosicie ją, aż przyjdzie. Czyli aż powtórnie przyjdzie Jezus Chrystus, wtedy Wieczerza Pańska się skończy, będzie uczta baranka, tak, wesele baranka Bożego, Kościół zbawiony będzie z Chrystusem ucztował, ale wcześniej ogłaszamy śmierć Chrystusa przez Wieczerzę Pańską, czyli Wieczerza Pańska nie jest wspominaniem ostatniej wieczerzy, jest mówieniem, głoszeniem o śmierci Jezusa Chrystusa, o zbawczej mocy tej śmierci, bo w niej mamy wybawienie. Kilka dni później wspominamy Jego zmartwychwstanie, tak, bo bez zmartwychwstania nie byłoby sensu mówić o śmierci Chrystusa, bo zmartwychwstanie jest dowodem, że Bóg Ojciec zaakceptował ofiarę Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus autentycznie był Synem Bożym i jest Synem Bożym. Bo z całym szacunkiem dla pewnych słów mądrości, jakie mieli inni przywódcy religijni w historii, ich szczątki dalej spoczywają w grobach.
Jaki to by nie był założyciel głównej religii świata, czy to Konfucjusz, czy jakiś inny. A Chrystus, z Chrystusa dawno nie ma w grobie. On zmartwychwstał. Ale w samej Wieczerzy Pańskiej, zarówno w doroczny Wielki Piątek, czy Wielki Czwartek, bo to różnie kościoły organizują, a niektórzy organizują według daty 14 Nisana, są takie wspólnoty, to w każdym razie wspominamy zbawcze znaczenie i zbawczą moc śmierci Jezusa Chrystusa, że w tym jest nasze wybawienie. Bo musimy sobie uświadomić, że jest to niezwykła wymiana, której dokonał Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie powiedzieć, to to, że jest to niezwykła rzecz, że ktoś sprawiedliwy cierpiał za niesprawiedliwych. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, werset 18. Gdyż i Chrystus raz, znowu czytamy, raz za grzechy cierpiał. On już więcej nie będzie cierpiał za grzechy. Jak zauważył taki biblista dr Martin Lloyd-Jones, Chrystus miał relację z grzechem tylko ze względu na nasze zbawienie. On jakby wkroczył do królestwa grzechu i śmierci tylko po to, żeby nas od niego uwolnić. I czytamy, że Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Zobaczmy, jaka niezwykła rzecz. Aby was przywieźć do Boga. Właśnie, inaczej przyprowadzić do Boga. Po to za nas cierpiał i dokonał niezwykłej wymiany Bóg Ojciec właśnie przez Chrystusa. Zobaczmy do 2 listu do Koryntian, 5 rozdział. I tutaj czytamy, 2 list do Koryntian, 5 rozdział. I tutaj czytamy od wersetu 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Jak można znaleźć się w Jezusie Chrystusie? Kiedy dotknie człowieka Duch Boży, kiedy dotknie go Ewangelia, rozumie, że jest grzesznikiem, że jego życie dotychczasowe jest pozbawione głębszego sensu, że po prostu potrzebuje Zbawiciela. I Bóg go dotyka, przekonuje przez Ducha Świętego o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I ten człowiek wzywa imienia Pańskiego, imienia Pana Jezusa ku zbawieniu. Zaczyna pokładać wiarę w Zbawicielu. I Zbawiciel, Bóg przez Zbawiciela go ratuje, przez Jezusa Chrystusa. Ten człowiek nawraca się, pokutuje ze swoich grzechów, okazuje skruchę, przyjmuje chrzest i staje się członkiem żywego Kościoła Bożego, żywego Zgromadzenia Dzieci Bożych. I właśnie ta stara rzecz przemija w tym człowieku. On już nie żyje tak jak kiedyś. On nie potrafi tego wytłumaczyć, ale tak jak kiedyś miał różne nałogi, zwyczaje grzeszne, tak to od niego odeszło. Po prostu nie ma potrzeby. Tak jak kiedyś przeklinał, z dnia na dzień przestał przeklinać. Bóg mu zabrał tą nieczystą mowę. Jak mówi Księga Sofoniasza, przemienię ludom ich wargi na czyste. I rzeczywiście przemienia Bóg wargi na czyste takiego człowieka. Ba, daje mu nowe serce. W miejsce serca kamiennego daje mu serce mięsiste. Serce, w którym jest wypisane prawo Boże i jest zdolny przestrzegać prawa Bożego. Bo Bóg go uzdalnia przez Ducha Świętego do życia po Bożemu. I staje się nowym stworzeniem w Chrystusie. Nie jest doskonały, ale dominującą jego cechą jest posłuszeństwo Bogu i woli Bożej. Dominującą jego cechą jest miłość do Boga, której kiedyś nie było, nade wszystko i do Chrystusa, i do bliźniego, jak do siebie samego. I czytamy, skąd to się bierze. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Czyli to nie jest tylko tak, że Bóg nas jedna z Chrystusem tak dla samych siebie, ale daje, szczególnie sługom pańskim w Kościele, wtedy chodziło o apostołów, ale też każdy z nas, no, stara się innych wzywać do pojednania z Bogiem. Nawet na małym jakimś odcinku, w miejscu pracy, wśród sąsiadów, wśród kolegów, koleżanek. Bo dalej czytamy, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlaczego Bóg nie zaliczył upadków ludzkości? Bo te upadki zostały zaliczone Chrystusowi. Doszło do dziwnej wymiany.
Chrystus wziął od ludzkości wszystkie najgorsze brudy, całe zło ludzkości, a daje nam swoją sprawiedliwość, nowe życie. Cudowna wymiana i czysta, święta miłość Boża jest widoczna w ofierze Jezusa Chrystusa. I Bóg powierzył szczególnie apostołom i ewangelistom i innym nauczycielom słowo pojednania, ale każdy z nas może złożyć świadectwo komuś, kto potrzebuje Chrystusa. Nie powinniśmy być obojętni wobec ludzi, którzy giną w swoich grzechach, tym bardziej, że żyjemy w tak niepokojących czasach, że bardzo wielu ludzi widzi, że to są nienormalne czasy. Nawet popularny zespół rockowy z Walii śpiewa taką piosenkę, gdzie jest taki tekst. Chodzę z wami przez apokalipsę, czy coś takiego, kroczę z wami przez apokalipsę. Także są świadomi, że to są apokaliptyczne czasy nawet niektórzy, nawet muzycy rockowi to widzą. Więc widzimy, że po prostu ludzie widzą to i powinniśmy mieć serce dla nich. Ale dlatego dalej czytamy, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Właśnie, zachęta, aby pojednać się z Bogiem. To jest to przesłanie Ewangelii. I dalej czytamy, On, czyli Bóg Ojciec, tego, który nie znał grzechu, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił, czyli Jego obarczył naszym grzechem, Jego uczynił ofiarą przebłagalną, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. W Nim możemy stać się sprawiedliwi. Po pierwsze, sprawiedliwi na podstawie wiary. Tak jak Abraham uwierzył Bogu jako dziadek i miał żonę, babcię, że będzie miał syna i na podstawie uwierzenia w Słowo Boże, choć wydawało się to niemożliwe, ale mówi sobie Abraham, Bóg to mówi, to musi być to prawdą. Uwierzył, uchwycił się tego słowa wiarą i został uznany za prawego dzięki wierze. Jeszcze nie był obrzezany, jeszcze nie miał znaku tej wiary zewnętrznego, ale już uwierzył i Bóg go poczytał za sprawiedliwego. I tak samo my, kiedy się nawracamy, kiedy położymy ufność w tej doskonałej wymianie, której Bóg dokonał na krzyżu, w tym Chrystusie, Zbawicielu, Bóg już nas traktuje jako sprawiedliwych, a później nas czyni sprawiedliwymi faktycznie w naszym życiu dzięki uświęceniu przez Słowo Boże, przez krew Baranka i właśnie przez Ducha Świętego, który jest głównie odpowiedzialny za nasze uświęcenie. I właśnie Wieczerza Pańska pozwala nam myśleć o tych rzeczach, pozwala nam zastanawiać się nad cudowną, świętą miłością Boga objawioną w Jezusie Chrystusie. I wspominamy te rzeczy i można powiedzieć, że te rzeczy są też widoczne w niebie. Bo kiedy czytamy na przykład 5 rozdział Księgi Objawienia, to jest tam widoczna postać nazwana barankiem jakby zabitym. Właśnie, czytamy, zobaczmy, Księga Objawienia, 5 rozdział, werset 6. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. Tu chodzi o Chrystusa, czyli w niebie dalej ta prawda trwa o tym, że Jezus Chrystus poniósł śmierć. A kiedy zobaczą Go ludzie i nawrócą się Żydzi w czasach ostatecznych, do Pana Jezusa, jak mówi księga Zachariasza, to zobaczą Go najwyraźniej ze śladami na Jego rękach, kiedy powróci w chwale i na Jego stopach po ukrzyżowaniu. Zobaczmy do księgi Zachariasza, 12 rozdział, werset, zobaczmy. Dobrze ja mówię? 12 rozdział, tak, werset 10. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalemu wyleje ducha łaski i błagania. Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodli i będą go opłakiwać, jak opłakuje się jedynaka i będą gorzko biadać nad nim, jak gorzko biadają nad pierworodnym. Drodzy, jedyny naród, który jako gremium, jako ogół ma obiecane nawrócenie i zbawienie w czasach ostatecznych, to jest Izrael. I oni zobaczą Mesjasza i go uczczą,
Teraz wielu z nich jest zatwardziałych. Nawet w telewizji izraelskiej są satyryczne programy wyśmiewające się z Jezusa Chrystusa. Dwóch parlamentarzystów izraelskich chciało zakazać możliwości publicznego głoszenia o Chrystusie w Izraelu. Także tam jest wiele sił przeciwnych. Ale Bóg sprawi taki cud, a pierw wojny w Izraelu, to zachęcam do przeczytania księgi, zwłaszcza Zachariasza, będą przynajmniej dwie wojny, też mówi księga Ezechiela o tym. I jedna trzecia zostanie. I tą trzecią część Bóg będzie wypalał i ta trzecia część, ta reszta wierna narodu izraelskiego przyjmie Jezusa Chrystusa. I to jest cudowne, że Zbawiciel jest tym dalej mającym ślady na swoim ciele, ale chwalebnym ciele, wyniesionym do chwały, tak potężnym, że jak zobaczył go w takiej chwale Jan, to padł na twarz, tak, jak zabity. On jest tak wyniesiony, on jest pełen chwały, powróci w wielkiej chwale i mocy, widzialnie, publicznie, słyszalnie. I wtedy właśnie Izraelici się nawrócą i jego śmierć jest cały czas wielkim pomnikiem miłości Bożej, jeśli tak można powiedzieć. A Wieczerza Pańska jest wspaniałym wspomnieniem tej miłości Bożej i właśnie musimy sobie wyjaśnić, jak godnie do niej przystępować. 27 do 34 wersetu 1 listu do Koryntian, 11 rozdział. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Ty zaś jesteśmy sądzeni przez Pana. Znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Jeśli kto głodny, niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a zarządzenie co do pozostałych spraw wydam, gdy przyjdę. To musimy być przygotowani, bo ostatnio Świadkowie Jehowy nas odwiedzają, zapraszają nas na pamiątkę. U nas aż dwa razy byli w naszej klatce w ostatnim czasie. I oni mają taką naukę, że niegodne spożywanie to jest przez drugą klasę. Że jest pierwsza klasa, tak 144 tysiące, które idą do nieba, a druga klasa ziemska, która nie ma prawa uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. To jest oczywiście wymysł ich kiedyś przywódców. List do Efezjan mówi, 4 rozdział, werset 4, powołani jesteście do jednej nadziei. Dla wszystkich chrześcijan jest jedna nadzieja. Przypowieść o robotnikach w winnicy w Ewangelii według Mateusza, zobaczmy, Ewangelia według Mateusza, 20 rozdział, od 1 do 16, mówi, że robotnicy, którzy przyszli o godzinie 17, na godzinę przed końcem pracy, bo praca była przez 12 godzin, Mateusza 20 rozdział od 1 do 16, więc praca trwała od 6 rano do 18, 12 godzin. I ci robotnicy, którzy przyszli tylko na jedną godzinę, dostali tę samą zapłatę. Zatem zapłata dla wszystkich jest taka sama. Oczywiście będą stopnie błogosławieństwa, tak jak stopnie kary dla ludzi. Jedni może będą bardziej doświadczą większego błogosławieństwa, drudzy mniejszego, ale nagroda życia wiecznego, zbawienia jest ta sama. I tak samo uczestnictwo w Wieczerzy Pańskiej jest dla wszystkich. Kiedy Pan Jezus przed niebowstąpieniem mówił uczniom, co mają kazać mówić swoim dalszym pozyskanym ludziom, zobaczmy, co powiedział Mateusza 28, rozdział od 18 do 20. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wszelka władza w niektórych przekładach. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czyli zobaczmy, wszelka władza jest mu dana i my mamy następnych czynić uczniami, nie tylko ochrzczonymi, ale uczniami Chrystusa, którzy uczą się Jego nauki i żyją według tej nauki i pozyskują też kolejnych. I mają być uczeni wszystkiego, żeby przestrzegali, co Pan Jezus nakazał. A co Pan Jezus między innymi nakazał?
Czyńcie to na moją pamiątkę. Więc wszyscy uczniowie, aż do skończenia świata, mają obchodzić pamiątkę i w niej uczestniczyć. Czyli świadkowie Jehowy się grubo mylą i możemy takim to udowodnić. W takim razie, na czym polega niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej? W Koryncie to polegało na tym, że dochodziło do profanacji. Czytamy, jeden jest głodny, a drugi pijany, już dzisiaj czytaliśmy, i nie rozróżniali ciała pańskiego. Na czym to polegało? Traktowali wieczerzę pańską jako kolejną przekąskę. Dokonywali profanacji. Po prostu bez szacunku właśnie podchodzili do tego i to było właśnie niegodne. Dlatego trzeba naprawdę z rozmysłem przystępować do wieczerzy pańskiej. Rozmyślać nad tym, co Chrystus dla nas dokonał. Zastanowić się dobrze nad tym i przygotować duchowo. Znam taki kościół w Mińsku Mazowieckim, z którym dość blisko współpracuję, gdzie robią niekiedy dodatkowe spotkanie przed taką wieczerzą pańską, gdzie rozmawiają ze sobą, przepraszają się, jeśli coś było nie tak w minionym miesiącu, bo w wielu zborach przyjęto taką zasadę i uważam, że jest słuszna, że jeśli coś nas w minionym czasie oddzielało od Boga i od innych ludzi, to trzeba to uregulować, żeby z czystym sumieniem przystępować do wieczerzy pańskiej. Żeby to nie było tak, ja bym to tak przyrównał, że ktoś kopie piłkę na ulicy i wchodzi i bierze udział w wieczerzy pańskiej. Tak bezmyślnie, z marszu. Nie. To trzeba się zastanowić. Pan Jezus też zresztą powiedział, że w kontekście może izraelskim, że w Mateusza 5,23, jeśli byś więc składał dar swój na ołtarzu i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem przyszedłszy złóż dar swój. Czyli po prostu, jeżeli wiemy, że coś jest między nami nie tak, z kimś tam mamy jakiś zatarg, to dobrze się pojednać, żeby z czystym sumieniem wziąć udział w wieczerzy pańskiej. Jeśli jakieś grzeszne nawyki, jakieś grzeszne zachowania oddzielały nas od Boga, wyznajmy to Bogu, poprośmy o przebaczenie i dołóżmy starań, żeby tego nie powtarzać, ponieważ Księga Przypowieści mówi, że miłosierdzia dostępuje ten, kto to wyznaje i porzuca dany grzech. Przypowieści 28, rozdział, werset 13. A jeśli chodzi o bliźnich. Czasami ktoś może mi zadać tu pytanie, ale jeśli druga strona nie chce się pojednać, jest zatwardziała, to Biblia też na to odpowiada. List do Rzymian, 14 rozdział, werset, już mówię, 12 rozdział, przepraszam, werset 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Rzymian 12, 18. Warto zapamiętać. Czyli dążymy do pokoju. Jeśli był jakiś zatarg, jakaś niezgoda, staramy się pojednać, żeby z czystym sumieniem przystąpić do wieczerzy pańskiej. I myślę, że to są zdrowe zasady, bo nie ma tak, że jest jakaś klasa wyższa czy niższa, jak u świadków Jehowy, że jedni są godni, drudzy niegodni. Nie ma czegoś takiego w Słowie Bożym. To są wymysły ludzkie. Natomiast jest coś takiego jak to, że można przystępować do wieczerzy tak bez szacunku, bez takiego namaszczenia, bez takiego duchowego skupienia. Dlatego co dobrze jest zrobić w takim dniu, kiedy jest wieczerza pańska? Przeczytać sobie fragmenty ze Słowa Bożego. Teraz też zaczyna się tak zwany Wielki Tydzień. Niektóre kościoły właśnie obchodzą Wielki Czwartek lub Wielki Piątek, także ewangeliczne, także Wielkanoc. Dobrze czytać te fragmenty związane z ostatnimi dniami Pana Jezusa na ziemi i rozmyślać nad tym. Trochę zmienić tryb czytania i przejść na te fragmenty bardziej. Jeśli czytamy na przykład, załóżmy, Księgi Królewskie, to trochę odłożyć i teraz poczytać właśnie z Ewangelii, z listów na temat Chrystusa, a zwłaszcza z Ewangelii i Jego ostatnich dni tu na ziemi. I właśnie tak chciałem, drodzy, wam przybliżyć, że wieczerza pańska jest to nieodłączny element, nieodłączne ustanowienie w Kościele, obrzęd, ktoś by to mógł nazwać, niektórzy nazywają to sakramentem w starszych kościołach protestanckich, gdzie wspominamy śmierć Chrystusa. I z tego nie można zrezygnować. Były takie próby, jest takie wyznanie Towarzystwo Przyjaciół, czyli tak zwani kwakrzy, powstałe w Anglii,
gdzie oni uznali, że to duchowo jedynie bierzemy udział. Nie, że jest chleb i wino, tylko tak duchowo. I podobnie Armia Zbawienia, znana organizacja misyjna, też angielska. Więc nie, nie, to jest dosłownie, Bóg nie ma nic przeciwko temu, żebyśmy używali rzeczy materialnych, żeby go uczcić, żeby upamiętnić jego syna. Tak jak nie ma nic przeciwko temu, że trzymam papierową Biblię w ręku i z niej cytuję. Nie ma nic też przeciwko, że tutaj na tym stole będzie wino i będzie chleb i one, i Bóg nie ma nic przeciwko temu, że materialne rzeczy przypominają nam o głębszych duchowych rzeczywistościach. Także obchodźmy godnie tę Wieczerzę Pańską. Ona też, musimy jedną rzecz wiedzieć, ona też jest nieodłączna dla wspólnoty chrześcijańskiej i wspólnota chrześcijańska łączy się w Wieczerzy. Przeczytajmy na koniec fragment, który nas o tym upewni. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, od 16 do 17. Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało, wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. To bardzo jednoczy wspólnotę dzieci Bożych, jeśli razem spożywają Wieczerzę Pańską. I zachęcałbym was jako społeczność, żebyście częściej to robili, żebyście zachęcali braci usługujących, żeby częściej to robić, przynajmniej raz w miesiącu, bo to naprawdę buduje, to naprawdę nam przypomina o tym, co jest istotą naszej wiary, że jest to ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus i wszystkie dobrodziejstwa, które Bóg nam w Nim dał. A ponadto pamiętajmy, że dobrze jest szczególnie raz w roku tak szczególnie uroczyście wspominać Jezusa Chrystusa, ale oczywiście to nie ma być jakaś rutyna religijna. My na co dzień powinniśmy żyć z Jezusem Chrystusem, jak kiedyś Tomasz Żółtko w pieśni zaśpiewał, po prostu z Jezusem żyć, zwyczajnie bez wielkich słów. Także pamiętać o naszym Zbawicielu na co dzień i naśladować Go, tak jak Słowo Boże mówi, ponieważ Chrystus został złożony w ofierze jako nasza Pascha, żyjmy w przaśnikach szczerości i prawdy. Chodzić w szczerości i prawdzie, w czystości, w prawości, bez kwasu starego życia, kwasu złości, grzechu. I myślę, że jak będziemy szli za Jezusem Chrystusem, właśnie jako ludzie zbawieni z łaski przez wiarę, to osiągniemy ten wspaniały cel, jakim jest życie wieczne, o którym brat mówił na początku nabożeństwa. I właśnie pamiętajmy o naszym Zbawicielu. Oczywiście w tym czasie pasyjnym, który teraz będzie paschalnym, ale też na co dzień. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.